Jedziemy do pułapki. Minęło kilka dni, jest ciepło. Mam nadzieję, że wąż się złapał. Pojawia się na kempingu, ale unika pułapki. Dziś podejmiemy decyzję. Jeśli węża nie ma, zlikwidujemy pułapkę. Sprawdzimy po raz ostatni. Woła nas. Wjeżdżam. Pułapka jest blisko. Może to nasza kobra. Jest tam. Obserwują ją. Weź chwytaki. Widzimy ją. Jest tam. Przyjrzałem się dokładnie i był to wąż z rodziny połozowatych, nie kobra. To nie jest nasz wąż, ale ten też jest niebezpieczny. Wąż do złudzenia przypomina gałązkę. Jest tak zamaskowany, że trudno go zauważyć. Rzadko atakuje ludzi, ale jeśli już, to może dojść do krwotoku wewnętrznego czy krwawienia z otworów ciała, tak jak po ataku dysfolida. Na jad tego węża nie ma antidotum. Nie będę się z nim bawił. Włożę rękawiczkę na wszelki wypadek. Wejdziesz do toalety? Dzięki. Gotowa? Wąż jest tak szybki, że jeśli nie chwycę go za łeb, może się obrócić i ukąsić. Chcę pochwycić węża. Jeśli ukąsi, będę miał kłopot. Nie ma antidotum. Mogę go złapać. Wyskoczył? Mam go. Próbował zwiać. Jest niebezpieczny? Tak. Jadowity? Groźny. Ale nie kąsają ludzi. Wiedzą, że to nie pożywienie. Mają bardzo dobry wzrok. Wszedłem do buszu, zobaczyłem go i złapałem. Wygląda jak patyk. Angielska nazwa to wąż gałązkowy. Nie są agresywne, dlatego nie ma surowicy. Nie opłaca się jej produkować. Nie kąsają ludzi. Piękny wąż. Weźmiemy go. Toaleta wolna. Właściwe miejsce, gdy człowiek się boi. Włóżmy go do samochodu i sprawdźmy pułapkę. Te węże łapiemy rzadko, więc mieliśmy szczęście. Trzymajcie kciuki, żeby kobra się złapała. Inaczej usunę pułapkę. Otwarcie pułapki też jest ryzykowne. Wąż może leżeć obok wylotu. Raczej pusto. Zacząłem tracić wiarę w pułapkę. Ostrożnie ją otworzyłem, zajrzałem z lewej strony, ale nic tam nie było. Tam coś jest, na pewno. Nie wiem co, ale jakiś wąż. Włożę okulary w razie, gdyby pluł. Widzisz, co to? Czekaj. Kobra biało-czarna. Druga po królewskiej największa kobra świata. Może dorastać do 2,70 m. Jest silna i zwinna. Choć jest wielka, wdrapie się na wszystko, byleby uciec. Zwykle niegroźna, podenerwowana, będzie agresywna. Podniesie łeb i otworzy kaptur. Jeśli nie uciekniemy, zaatakuje. Jest szybka. Więc na chwilę, jak to zrobimy? W tamtym miejscu nie mogliśmy rozmontować pułapki. Kobry biało-czarne są bardzo szybkie. Postanowiliśmy wynieść pułapkę z krzaków, w miejsce, gdzie łatwo wyjmiemy węża. Przenoszenie pułapki zdenerwuje węża. Jest bardzo szybki i może zaatakować. Musimy być przygotowani. Podłożę to. Nie musisz zakryć z jednej strony? Poruszyła się. Bądź gotowa. Pojawiła się.
Trzymaj. Jest szybka. Pokazała kaptur. Dopiero się obudziła. Będzie zrzucać wylinkę. Ma zamglone oczy. Każdy wąż jest słabszy przed zrzuceniem skóry. Między starą i nową skórą zbiera się płyn, więc oczy stają się zamglone i węże nie widzą. Są tymczasowo ślepe, przez co stają się bardziej agresywne i niebezpieczne. Nie denerwuj się. Puść. Podziałało. Pułapka działa. To na pewno kobra, którą wcześniej sfilmowano. Kobra czarno-biała. Będzie linieć. Piękna. Będzie piękna, gdy zrzuci skórę. Teraz jest podenerwowana. Zostałaby w róże aż do linienia, a potem czekała na nas. Ładne zakończenie. Dorastają do prawie 3 metrów, zwykle mają 2. Największa kobra w Afryce. Bardzo niebezpieczne węże. Rzadko atakują ludzi. Głównie tych, którzy je łapią. Są szybkie i uciekają. Można? Jeszcze chwilę. Puść. Mam ją. To fajny widok. Mechanizm obronny. Kłuje mnie ogonem. Myślisz, że zostałeś ukąszony, puszczasz, a wąż ucieka. Kolec nie przebije skóry. Nie będę jej denerwować. Dziś lub jutro zacznie linieć. 2 węże za jednym razem. Już miałem likwidować pułapkę, bo pomyślałem, że nie działa. Nie ukąsisz mnie, dobrze? Wkładam do worka.